zabić jej, gdy chcę. I w podwodnym świecie zniknąć, jakże w nim cudownie jest. Lubię pływać w wielkim oceanie, nie ma granic. H2O, wystarczy kropla. Bo ja mam tajemnicę swą, domem bym podmorska doń. Pójście w nią, to twoja moc, to me królestwo. Bo ja mam tajemnicę swą, domem bym podmorska doń. I wierzę, że ten świat ogromny. Rybia gorączka. Ten koralowiec jest naprawdę śliczny, Emmo. Pasuje do oczu Hektora. Super, warto się było skaleczyć. Ma kolorowe oczy? Tak. Przypatrz się. Trudno go bliżej poznać. Jak na rybę jest bardzo ruchliwy. Czemu nie pływa z innymi rybami? Urządzam mu oddzielne akwarium. To jak budowa nowego osiedla. Naprawdę ekscytujące. Tak. A to co, centrum handlowe? Co ty na to, Emmo? Wszystko gra? Wyglądasz blado. Nic mi nie jest. Pokarm Hektora? Jego ulubiony, o smaku anchois. Dostaje jedną szczyptę dziennie, żeby nie utył. Nie robią dietetycznego? Emmo, masz chwilę? Oczywiście. Dochowasz tajemnicy? Pewnie. Ja i tato mamy dziś rocznicę ślubu. Chcę przygotować romantyczną kolację. O, to słodkie. Tak, chcę mu ugotować homara. Serio? Tak. Pycha, jest w lodówce? Tak, to ulubione danie twojego taty. Posłuchaj, chcę, żeby to była niespodzianka. Elliot nocuje dziś u kolegi. A ja mam przenocować u Clio. Spoko, załatwione. Co to za hałas? Sardynki. A po co bierzesz sardynki na górę? Zjeść. Papa, Hektor. Hektor! Co jest? Głodny? Żarłok. Ciekawe, czy Clio się zgodzi, chociaż mogę nocować byle gdzie. Dom pusty, przecież... a mama i tato zjedzą romantyczną kolację. Słodkie, nie? No. Mama ugotuje pysznego homara. Hej, Wilfred, jak leci? Chciałabym być tak romantyczna jak oni. Zjesz rybę? Na śniadanie? Czemu nie? Mam ochotę na śledzia. Bingo! Co?
Szprotki. Pyszne i chrupiące. Tak jak precle, chcesz? Pycha. Łosoś. Emmo, zostawisz trochę dla klientów? Przepraszam. Wiecie co? Muszę popływać. Pa! Nie pytaj, bo nie mam pojęcia. Nie mogę uwierzyć, że wygrałem 2 bilety. Nigdy nic nie wygrałem. Gdy mówiłeś randka, myślałam o czymś bardziej romantycznym. To jest romantyczne. Może i tak. O! Co powiesz na jazdę pod wulkanem? Może być fajnie. Cześć wam! Jaki piękny dzień, prawda? Sardynek? Nie, dzięki. Co tu? Na razie! Mówię ci, zachowywała się dziwnie. Jest bardzo wrażliwa, ale umie o siebie zadbać. A Hektor nie. A co robi? Spójrz. Cofnij się. Jejku. Co to było? Nie mam pojęcia. Żadna z moich rybek nigdy wcześniej tak nie robiła. Może za rzadko go karmisz? Od rana go karmię, a ten ciągle chce więcej. Spójrz na jego łuski. Robią się białe. Boję się, Riki. Trzymaj. Dokąd idziesz? Tylko nie za długo. Chcę się trzymać planu. Planu? Park jest wielki. Żeby zobaczyć wszystkie atrakcje, musimy się sprężać. Mamo, mamo, syrenka, chodź! Kylie! Prawdziwa syrenka, chodź! Chodź, idziemy do delfinarium. Ale mamo, mówię prawdę, miała nawet ogon. Tak. Prawdziwa syrenka. Ona tam jest. Nie przekonam jej, żeby wyszła. Nie słucha mnie. Nie wpuszczałem tam ludzi, ale... Zaczekam. Idźcie. Przykro mi. Zamknięte. Była jakaś awaria. To niebezpieczne. Polecam państwu kolejkę. Clio! Charlotte, hej! Co tu robisz? Pracuję tu. Co prawda dziś mam wolne, ale lubię tu przychodzić, żeby się zrelaksować. A ty? Mam randkę z Louisem. Serio? Mam nadzieję, że udaną. Miał pilnować torebki. Gdzie jest? Nie mam pojęcia. Może cię porzucił? Nie wierzę w to. Może poszedł tam? Nie. Właściwie... Widziałam, jak poszedł w kierunku karuzeli. Złapiesz go jeszcze. Hej! Emmo! Emmo, tutaj! Hej! Emmo, nie hej! Tędy! Słyszysz, Emmo! Nie tędy! W
końcu zaczną się tu schodzić ludzie. Hej! Louis, tak? Lori, hej! Jak leci? Co słychać? Właśnie karmię rekiny. A, super. Nie mógłbyś później? Nie, codziennie jedzą o tej samej porze. Aha, fajnie, to bardzo interesujące i... Lori! A, hej, Clio, co słychać? Coś ciekawego? Nie, same nudy. Pora karmienia? Pomogę. Musimy ją zwabić na powierzchnię. Chodź. Emmo! Emmo! Masz rybę! Tak! Tak! I jeśli wyjdziesz, będzie twoja. Hej! Potrzebujemy więcej ryb. O, zachowuje się jak opętana. Dziwne. Przecież nie ma pełni. O co chodzi? Nie wiem, ale to odrażające. Jak można zjeść tyle ryb? Chcę pić. Przyniosę wody. Emmo, nie! Nie, Emmo! Emmo, co teraz ty robisz? Zrobimy? Ręcznik, szybko! Tak lepiej. Bardzo ładnie. Emmo, co ci się stało? O nie. Biała łuska, tak jak u Hektora. Kogo? Rybki Clio zachowuje się... Tak samo, jest wiecznie głodna i zupełnie jej odbiło. Nie łapię. Dlaczego zachowuje się jak chora rybka? Koralowiec. Emma skaleczyła się koralowcem. Martwię się o Hektora. Źle wygląda. Na początek wrzucimy go do świeżej wody. Może być trujący? Koralowce są dziwne. Trzeba go zbadać. A Lori? Jest biologiem. Może wykonać testy. Masz rację. Telefon Louisa. O! Hej, Charlotte! Nie, ja tylko pilnuję mu komórki. Nie ma go tu, jest... nad wodą. I nie chciał zamoczyć telefonu. Muszę kończyć, pa! Nie ruszaj się! Rybę! Znowu chcesz jeść? Zapomnij o rybie! Dobra. Zaraz wracam. Wiecie, że jedną z najgroźniejszych substancji trujących wykryto właśnie w koralowcu? Lori, Clio jest bardzo związana ze swoją rybką. Byłaby ci wdzięczna, gdybyś to jak najszybciej sprawdził. Dobrze, zrobię to jak szybko się da. Dzięki. Hej, Ricky. Nie ma jej. Musimy ją znaleźć. Clio? Gdzie jest Louis? Nie wiem. Odebrałaś jego telefon. To było wcześniej. Nie wiem, gdzie jest. Może w domu? Nie umiesz kłamać. Próbujesz zepsuć nam randkę? Co? Nie! Bo szukałam już wszędzie i cały czas natykam się na ciebie. Charlotte! Mam ważniejsze sprawy na głowie. Na razie.
Ta odtrutka powinna odwrócić działanie toksyn. Po jakim czasie? Jeśli zadziała, stanie się to natychmiast. Hej, Charlotte! Przecież mieliśmy się spotkać pod wulkanem. Czekam tu na ciebie. Chyba tracę zasięg. Au! Chyba wraca do formy. Super, czyli odtrutka działa. Ale musi zostać podana natychmiast. Tak. W przeciwnym razie mutacja łusek się pogłębi i będzie za późno na ratunek. Zdążyliśmy w samą porę. Jeszcze chwila i na pewno by zdechła. Spada. Pora karmienia. Wezmę trochę tej odtrutki. Tak na wszelki wypadek. Częstuj się. Ale mamo, ja chcę zobaczyć syrenkę. Gdyby to była jakaś atrakcja z syrenką, na pewno widziałybyśmy reklamy. Chodź. Syrenko! Halo! Halo! Syrenko! Syrenko! Aaaa! Potwór! Tu pływa morski potwór! Mamo! Chodź zobaczyć! Nie wiem, w co pogrywasz, Clio, ale odpuść sobie. Posłuchaj, a może Louis... Nie obchodzą mnie twoje przypuszczenia. To miała być randka. Powiedz mu, że poszłam do domu. Milutka. Pośpiesz się, to ją złapiesz. Emmę? Nie, Charlotte. Później. Słuchajcie, Emma była w lagunie w porze karmienia. Szukała ryb? Tak, ale już jej nie ma. Pewnie szuka jedzenia. Ciekawe, gdzie? Neil? To ty? Tak, wszystko gra. Wyglądasz fantastycznie. W końcu mamy dziś rocznicę. Chodź, skarbie. Przygotowałam romantyczną kolację. Twój przysmak. Homara? Na pewno wszystko gra? Oczywiście, kochanie. To cudowne uczucie, gdy mamy dom tylko dla siebie. Co to? Miałam ci powiedzieć wcześniej, ale nie chciałam cię martwić. Co? Wydawało mi się, że słyszałam, jak ktoś tu chodzi. Kto tam? Och, Neil. O!
Proszę się nami nie przejmować. Tylko przechodzimy. Właśnie. Emma zapomniała czegoś wziąć. Ktoś tu był i zabrał Homara. A w takim razie tylko weźmiemy rzeczy z jej pokoju. Nie, nie. Najpierw to sprawdzę. Dobrze, będziemy szli za panem. Pan sprawdzi pokój Eliota, a ja Emmy. Dobrze, ale uważaj. Boję się, biedna M. Musimy użyć odtrutki. Luis? Znalazłeś coś? Co się dzieje? Nie wchodzi! Prosimy! No co wy? Dobra, otwierać już. Otwórzcie! Gdzie jestem? I to jest powód, dla którego tu jesteśmy. Emma przypadkowo usnęła. Tak było, Emmo, a my chcieliśmy ją stąd zabrać, żeby państwo mogli spędzić spokojny i romantyczny wieczór we dwoje. O! O, Emmo, jak mogłaś? Ciekawe, czy twoi rodzice będą jeszcze obchodzić rocznicę? Może, ale na pewno nie dopuszczą mnie już do Homara. Na szczęście Hektor zachowuje się normalnie. Musisz mi to jakoś wynagrodzić. Oni też. Możemy pójść do parku wodnego. Coś romantycznego. Tak, Charlotte. Możemy popływać gondolą. Gondolą? Tak, romantyczny wieczorny rejs po kanale. Kto wiosłuje? Uwierzcie mi, Hektor jest o wiele bardziej normalny niż oni. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Joanna Pach, Adrian Perdion, Katarzyna Łaska, Krystyna Kozanecka, Hanna Kinderkis i inni. Bo ja mam tajemnicę swą. Jest wiele